Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu. Nikt bowiem, kto czyni cuda w moje imię, nie będzie zaraz mógł źle mówić o mnie. Kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Zapewniam Was, jeśli ktoś poda Wam kubek wody, bo należycie do Chrystusa, nie utraci swojej zapłaty. Ale jeśli ktoś stałby się przyczyną upadku, jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, byłoby lepiej dla Niego, aby Mu przywiązano kamień muński do szyi i wrzucono w morze. I jeśli Twoja ręka prowadzi Cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie bez ręki osiągnąć życie, niż z dwiema rękami iść na potępienie, w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga prowadzi Cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie bez nogi osiągnąć życie, niż z dwiema nogami być wyrzuconym na potępienie. Jeśli Twoje oko prowadzi Cię do upadku, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie bez jednego oka wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym na potępienie, gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Pożyteczna jest sól. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czym go przywrócicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Uczniowie widzieli człowieka, który wyrzucał złe duchy mocą imienia Jezus, choć nie należał do grupy apostolskiej. Eldat i Medat nie byli w namiocie z siedemdziesięcioma prorokami, a jednak prorokowali. Miłość Boga jest nieograniczona. Z drugiej strony, właśnie ta miłość Boga wymaga od nas okaleczenia naszych grzesznych przyzwyczajeń, odcięcia się od ręki chciwości, od nogi dumnej pewności siebie i od oka pożądania. Miłość Boga daje siebie w nadmiarze, ale żeby ją godziwie przyjąć, trzeba sobie wiele odmówić. Wydarzenie z wylaniem się ducha. Na 70 miało miejsce w miejscowości Kibrot-Hatawa, co znaczy groby pożądania, gdy Izraelici zgrzeszyli rządzą pożerania przepiórek, bo za mało im było manny. W samym epicentrum grzesznej rządzy Bóg tchnął swojego ducha na ludzi, którzy bez opamiętania rzucali się na opadające przepiórki, jedząc ich mięso przez miesiąc, aż wychodziło im nozdrzami, jak groteskowo zapisała to księga liczb, Wstrząsające jest to zetknięcie się miłości Bożej i żądzy ludzkiej. Jezus nie ograniczał działania Ducha miłości tylko do swoich uczniów, ale swoim uczniom nakazywał ograniczenie się w swych nieumiarkowanych potrzebach, które mogą tak łatwo przerodzić się w niebezpieczne pożądania. Dlaczego Jezus zaczął pouczać uczniów o odcięciu się od grzechu w tak zdecydowany sposób po wyjaśnieniu Iż nie powinni zabraniać innym żyć imieniem Jezusa. Zobaczył bowiem w swoich apostołach tę mroczną siłę, która pod pozorami radykalnych zakazów ukrywa potrzebę rozwiązłości. Im bardziej demonstrujemy swoją gorliwość, która narzuca innym podporządkowywanie się moralnym nakazom, tym usilniej skrywamy w sobie tęsknotę za grzechem. Żyjemy nie tylko w ciągłych wyborach, ale i w ciągłych sprzecznościach. Jednak napięcie, które ujawnia się w tych zmaganiach, daje siłę do duchowego wzrostu. Tylko ten, kto pokonuje i sprzeciwia się własnym tęsknotom za grzechem, może naprawdę wybrać Boga całym sercem. Moment kuszenia jest też momentem wiarygodnego wyboru prawdziwej miłości. Tylko w jednej chwili możemy naprawdę zaświadczyć, że zależy nam na Bogu. Wtedy gdy jesteśmy kuszeni do tego, by go porzucić, i nie czynimy tego. Jezus mówił o trzech podstawowych siłach sprzeciwiających się kroczeniu za nim. Ręka, noga, oko to symbole chciwości, pychy i pożądania. Tej drastycznej wypowiedzi nie musimy rozumieć dosłownie. Odcięcie nogi czy ręki, albo wyłupienie oka, to po prostu pozbawienie się pewnych możliwości, okazji, Udogodnień, które nieuchronnie powodują upadki. Ktoś, kto ma problem z uzależnieniem od pornografii, na którą ciągle wpada w internecie, jak na stado przepiórek, nie musi sobie wyłupywać oka. Wystarczy, że zrezygnuje z internetu. Ktoś, kto okrada bliźniego z pieniędzy, wystarczy, że się mu do tego przyzna i odda to, co ukradł, i w ten sposób utnie proceder. Ktoś, kto ciągle staje na palcach, by wywyższyć się ponad innych, dobrze zrobi, jeśli odważy się powiedzieć o sobie coś upokarzającego i odetnie się w ten sposób od dumnego wywyższania. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.